Dzisiaj spędzimy noc w opuszczonym samolocie. Rozprawa bagażowa! Lecimy, mamy ostatnie 15 minut, szybko. Masz paszport? Nie masz paszportu? Wracamy. Nie ma paszportu. Ale mam dowód. Ale na dowód może być, no. To w Schengen jest. To jest babka od biletów tam na końcu? Ej, trzeba nas przeskanować chyba, co? O, dzień dobry. Wiecie do kontroli? Tu, proszę. Będziesz mnie dotykać? Ja proszę pokazać, co pan ma tu. W końcu. Ej, ej, tam nie, nie. To... Nic pan tam nie ma. Proszę nie robić korku, już raz! A pan co, z flagą? Do samolotu? Nie można było? Nie! A to ma mniej niż 100 ml. Ja to panu skonfiskuję. Rozkrok, proszę. Tego tu. Tego konkretnie raz. Trzeba przeszukać. Ja słyszałem, że on ma tam coś nielegalnego. Wiesz, ile to będzie komarów? Ja policzyłem na szybko, matematyka, Excel, 3 miliony. A tyle, ile Pudzian bierze na klatę. Śmieszne. I proszę bardzo, samolot. Wow, ale jaki, super jaki samolot duży. Zapytacie? To jest Antonów AN24. Skąd to wie? Bo czytam Wikipedię i sprawdziłem sobie, no. Tak, oni latał w polskim lotnictwie. Lot. A to skąd on się tu wziął, Kuba? On nie latał dobrze. Zamknięte? Zamknięte. Z drugiej strony. Zamknięty. Ej. Zamknięty. Ej, to jest chyba to jedyne wejście. Daję ci 10 zł, że wejdziesz. O stary. Ja nie wiem, jak my tam będziemy spać. Nie było żadnych zastrzeżeń, nie? Więc możemy robić to, co nam się żywnie podoba. Idź na skrzydło, śpiewaj Majahi. Czuję lekki stres, powiem wam. No. I tak tu jest. Tu niestety nie ma wejścia, jak myśleliśmy. No fajnie wam, powiem wam. Szkoda, że nie ma wejścia nigdzie. Ooo, albo dobra, mam wejście. Jest na samym końcu. O kurde, to jest ryzykowne, bo jak się ktoś poślizgnie, to wpada do wody. O kurde, ale się czuję tutaj niepewnie. Marek już wszedł. Też chcę wejść. Nigdy nie stałem na samolocie. Co? O, do naszego czołgu. Dawaj, zapraszamy. Halo, anteną 420. A, cześć, tak, słyszę, tak. Poprosimy o pozwolenie na lot. Powiedział, że możemy startować. Dobra. Dokąd lecimy? Do dobrego kontentu. Temperatura na zewnątrz wynosi 29 stopni. Ja naprawdę to nie mam pojęcia, stary termometr się zepsuł, no zobacz. A gdzie on jest? Proszę zapiąć pasy, zaraz tam podejdzie do państwa nasz stewardess, Arkadiusz Wołek, a kablurek. No i lecimy. Dobra, to lecimy, to pełna moc, Kuba, pełna moc. Czy będzie? O kurwa, co się stało? Ja pierdzielę. Ja zasrałem. Uwaga na podłogę, jest lekko niestabilna. Lekkie światło jest. Chyba coś tu świeci nam na ogonie. Bo jest mały problem. No. My weszliśmy, ale Wiki szumi. Ojej. Oni śpią przed tą lotem. Nie no, spać się da. Chyba. Ale nie możemy spać wszyscy na przodzie. Bo jeśli ciężar przeważy, to wlądujemy głową w wodzie. Nagle, może spadnie. O kurwa! Uuu, to jest dobry kadr. W miarę łatwo wychodzi, bałem się, że wyjście będzie cięższe. Ej, musimy zrobić tak jak było Piraci z Karaibów, że biegali od jednej strony do drugiej i w końcu będzie, wiesz, przechylimy się. A jak to się przykipnie, na serio? Ej, bo jest wszystko do ochrony. Jedna osoba zostaje tutaj. I to jest... Shit. Bolało, jak spadłeś z nieba? O Jezu! Wystał! Robimy relaks, jak się bawią nasi zakochańcy. Dziki Szymon oraz dzika Wiktoria siedzą i konsumują południowy posiłek. Jeszcze nie wiedzą, że niedługo czeka ich kopulacja, a potem stworzy się potomstwo. Piękne potomstwo, które zasili szeregi tych oto lasów. Dobra, spenetrowaliśmy wnętrze samolotu. Musimy wbić flagę. No kto spenetrował, ten spenetrował. No ja spenetrowałem. Ale wejdziesz, musisz wejść. No i gdzie? Jak ja mam tam, stary, wejść? Którędy? Jak ja się nie mogę tą ręką nigdzie złapać? Hopie, widzisz to? To są patyki. A no ja... wiesz, co się robi z patyków? Co? Drabinę. A ja mam crafting table. Nice! Akurat zabrałeś się ze sobą. Tak się składa, no zobacz, Kuba, do dzieła. No, wygląda jak drabina? Wygląda jak drabina. No, Hopie, Szumi, stary Szumi, teraz możesz wejść. Teraz to wejdę. Szumi, ty z tą jedną ręką musisz wejść z flagą i wbić tę flagę. To jest jednoręki bandyta. Jedno... Gotowe. A, wow. Wszystko dzięki naszej drabinie. Ja muszę tu chodzić teraz. Twój stary o 6 rano w sobotę. Właśnie. Tylko, że jest 6, ale kurde, po południu. O. On się zmieści przez tę dziurę? Ej! Do góry! Ale pierdziała ty! Uda mi się tam wbiec? Daję ci 6 zł, jak ci się uda. A ty ile? 600.
No to masz już 600. Tak, w Assassin's Creed, że pobiegnę po ścianie i wskoczę na górę? Okej, dobra, nie wyszło. Ała, k***a, rzeczywiście! Walka! A nie! A teraz zdradzę ci mu cały plan! Nie! To koniec! Nie! Nie! Bam! A przeżyłem, stary, my już wyrądowaliśmy. Ja jestem Tom Cruise, naprawiam samolot w trakcie lotu. Ej! Tak właśnie działają samoloty, po prostu ktoś siedzi na nich i macha nimi. No! Tiki, patrz na samolot! Mamy go! Kurde, jak szumi w las, to ja też wejdę. Tiki, uważaj. To matko! Jezu, chyba udało się, w końcu jesteś wolny. Do zobaczenia! Miłej zabawy. Chłopie, na każdej nagrywce musieliśmy chodzić z buta po drewno. A tutaj przywożą nam w audicce. Czaisz to? No, takie all inclusive to się nie spodziewaliśmy jednak. No, no i tak się to właśnie robi, proszę państwa. Zejść nie umiem. Myślałeś nad zmianą kobiety? Tak. Ta jak nie potrafi zejść, no to już lepiej ją zostawić. To jest kobieta niskich lotów. Ej, Bartek, ty to powiedziałeś? Ja się nie śmiałem, chyba imię. Ta. O, wow! O, no! Skoczki! Dawać rzeczy! Dzięki! Jest woda, nie? Marek, masz jedną szansę. Śpiwór! Poszło cię! Uwaga! O! No! Łatwiej byłoby przez okno, ale dobra. Wow, 3, 2! Udało się! Gdzie będziemy robili siku? Tu jest jedynka, a tu dwójeczka. Nie da się spuścić wody. To jest problem. Tak, jak coś jest żart z Maja. Myślałem, że jesteśmy tu pierwsi, a się okazało, że nie. Patrz, kto tu był. Odwróćcie. Nie! Byli tu przed nami! Kiedy? Możemy się zapytać, czekaj. No. Freeze? Tydzień temu. Zadałeś mu to pytanie w ogóle? On się domyślił. On już wiedział, o co chodzi. On wiedział, bo widział story. To jest Mario. Więc nie tą stroną, nie? Jakby. Główkę widać. No, twoja główka musi iść tutaj. O. Głównie umiejscowimy się tam z tyłu. Okay. Bo tam jest lepsze podłoże. Trzeba uważać, bo to się przechyla. Ale stosunkowo ogólnie lokal jest całkiem użytkowy. Fajnie, rozkładamy rzeczy i lecimy. Jeśli idealnie w sumie pasuje. Do Ryanaira byś wszedł z tym piworem. No i chyba na 10 tysięcy metrów jesteśmy, nic nie widać. Dzień dobry. Pokład Thunder, witamy, zapraszam. Wiesz, jaki jest plus tego, że tutaj śpimy w środku? To jest mega, mega ciepło. I nie ma komarów jeszcze. No to idziemy się jeść. Okaże później. Idziemy jeść. Ale co? Chodźcie. Najbardziej smakuje jedzenie, które się zdobędzie samemu. Mam tu wędkę. Także moi drodzy, ja jako naczelny wędkarz. Marek, dawaj robakę. Także. Ale nie wiem, ile osób może się pochwalić tym, że będzie z samolotu łowić ryby. Wow, to jest niezły achievement. Wrzucasz wędkę i nagle taki achievement unlocked. Ty, a mamy jakąś przynętę? Marek, jest takie seksowne, że wszystkie ryby. Nie, ale serio pytam. Dzięki. Mamy jakąś przynętę? Patrz, opieki. To jest. Bez, może się coś złapie. Nie, chyba on pierwszy raz na rybę. Pierwszy raz, ewidentnie. Chłopaki, że jednak nic nie zjemy. Coś czuję, że będziemy musieli wyłowić Szumiego z tego. Wow, Wiedersehen! O! Czekaj! Mam! Co? Ej, naprawdę coś! Ej, mamy to! Mamy to! Jezu, czy to jest? Jest! Paluszek? Ktoś zamawiał filetowanego dorsza panierowanego? To jest paluszek! Mam jedzenie! Paluszki! O Jezus Maria, opie! Jak ty kierujesz? No tu właśnie! Nagroda! Macie. A to lepsze od czytosów. Złowiliście? Złowiłem, no. Paluszki rybne. Moja ulubiona ryba to jest filet. Z kurczaka. Czas na jedzonko i rozpalamy, uwaga. Jak to się robi, robię. Wykopałem. Widziałeś to? Lewą ręką. Widziałeś? Lewą ręką. Dobra, ja się tym zajmę. Ja już miałem tutorial od Rezygizda, więc wiem, jak to się robi. Marek, w tobie nadzieję. Nie, no my wiemy, jak rozpalać ognisko, nie? Gen Z. Jesteśmy fachowcami. Dobra, kochani, my się zabieramy za kiełbaski. Potem się wybierzemy pewnie tutaj wokół na jakiś obchód. Czy widziałeś? Wystrzelił sam. Czasem się zdarza, nie? Ja kiedyś założę pijalnię. O, nie powiem teraz, bo mi ktoś ukradnie. Smacznego, kochani, widzowie. Moi drodzy, serdeczne podziękowania dla ośrodka wypoczynkowego Anpol za udostępnienie nam tej miejscówki. Ośrodek wypoczynkowy Anpol znajduje się w miejscowości Stare Olesno. Tak jak drogowskaz wskazuje, tam. Gdzie jest Anakin Skywalker?
Pracujemy. I taki przycisk. Co się stało? Ktoś idzie. O matko kochana. Czy ktoś zamawiał? Małe co nieco? Mamy prosecco. Ej, dawaj prosecco. Proszę prosecco. Ja bym zamówił... Ziemne do miłego, słodkiego pana. Proszę. I cracker. A nie, 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 nie. Co spod lady? No to tu było właśnie spod lady. A co to to? To zapraszam tam. Już jak to lepiej? O, turbulencje! Zapraszam pana miłego do kokpitu. W ogóle co? Do papa. Oj, pan miał lecieć na mnie, nie na dno. Tam jest twój chłopak, wiesz o tym? Wiem. Wiesz, że też były? To już po robocie? To już po robocie, no co, zmiana mi już się nie odpowiada. Nie ma tam Cymbergaja, idziemy zobaczyć? Ty, ja bym pograł w tego Unii Hokeja. Ej, no, Hokeja? Magic Hokej, jak to się nazywa? Jak zwał, tak zwał. Nie zostaje? Szumie jest Wiki? A tu nikogo już nie ma. Jak wy zostawicie, ja też nie chcę. Ja często zostaję, chciałbym sobie pójść w końcu. Wow. Cześć, zgaszę światło. Serio, to wygląda jak z horroru. To widać z drugiej strony. No. A to jest według mnie skoszone? Że pilot tego samolotu tu straszy? Znam tego pilota. A wiesz, kto, się, kto jeszcze straszy? Na co? Nie wiem, zaraz się wpieprzymy w coś. No, tu trzeba uważać. Żyje. Ej, pocałuj, pocałuj, pocałuj! Ja się boję. To jest mała księżniczka. Weź mi świeć pod nogi, bo ja chuj. Ja cię będę pilnował w razie czego. Moi kochani widzowie, nie bójcie się niczego, jestem tutaj z wami. Przed nami jest dosłownie pustka, nic kompletnie nie widać. W dzisiejszym filmie podziwianie na natury. Moi chłopie, żaba będzie miała jetlaga teraz, bo jej poświeciłem. Czekoladowa? Co ty mi na buta wskakujesz? Ale bym ją wyrzucił teraz. Ale ja tak nie zrobię, bo nie wolno. Brawa dla Marka! Brawa! Dzięki, że wpadliście dzisiaj na mój występ. Pierwszym trikiem, jaki wam zaprezentuję, to sztuczka z paluszkami. Siłą woli. Pan tego? Breakdance'a palcami? Jasne, ale najpierw zaczniemy od fali. Żabę lepsze show robiły. Scena jest twoja. I teraz opinny dzień. That's my love. Ej! Bartek, ty też? To jest zachód słońca? O nie, czekaj, ty lampa. Tak, zachód słońca, zachód latarni. Wiesz, która jest godzina? Zachód nie słońca. Nie mam pojęcia. A, zachód słońca. Tam księżyc wschodzi. Ej, są Cymberga, ale są wyłączone. Gdzie to jest bitwa rapowa. O kurde, o kurde. Dobra, czas na freestyle. I temat? Moja matka. Okay. Widziałem tu starą. No moja matka, nie moja stara. Drop the mic. To jest studnia. A wiesz, co ze studni wychodzi? Ja od 3.33? DJ Palasite. Dobra, lecimy na spanko. Idziemy do środka, idziemy spać. Ślisko, bo wilgoć chwyciła. Samolot, co się tam śmiejesz? Marek stwierdził, że wchodzi przez okno. Oj, pająk! Pająk! Dzięki, już nie wchodzi. Pająk! Tam są gniazda, kurde, szerszeni, pająki i wszystko, ja mam dość. I Marek tam jest. O, to jest najgorsze akurat. Nie myślę o osach, nie myślę o pająkach, nie, wcale nie myślę, że tam jest gniazdo os. O nie, ja wlądałem koło Szumiego. A wiecie, co robi Szumi w nocy? Nie. A zgaś to światło? Tak. Świeci nam? Świeci nam? Ja co tu chodzi? Chłopaki, przestańcie! Ej, tam jest... Tomek przyjechał! Ej, przestańcie! Ej, bo nie... Nie, dobra, wychodźmy, wychodźmy. Chodźcie. A tam mamy rzeczy! To jest ta stewardiaca, której nie zabraliśmy. To nie są żarty. Ale się zesrałem trochę. No. Dalej się staram tego ula tutaj bardziej chyba. Ej, tu się dymi wszystko! Wyście coś ustawiali, Barto? Nie. Ale nie, poważnie się no pytam. Nie, mówię. Czekajcie, czekajcie. Nie, nie, chodź, chodź. Marek, chodź, chodź. Ale chodź ze wszystkimi. Spokojnie. Nie. Aha, ucieknie, no jak... Mamy ślad, mamy poszlakę. Ej, idzie tu cwaniak. I jakiś chojrak. Siema. Kurwa, to jest Tomek. Nie, serio, to jesteś ty, Tomek? O nie. Ej, ja wiem, jaka jest najlepsza obrona. Przez to, że ja już tyle horrorów przeżyłem, to już się nie boję. Pobiegł pod pojść golfa od Szumiego. No i po golfie. Szumi się obudził. Ja go poznaję po chodzie. Easy. Jak? Jasne! Nie wierzę!
Boże! To jest gaz specjalny! Cześć! Szybko, miniaturka, miniaturka! I w końcu wszyscy mogą napisać, którzy pytali, gdzie jest nowy, gdzie jest Easy. Tu jest. Przyjechałem specjalnie. Czekaj, czyli jak ty jesteś tu, czy ja mam wyjść już? Nie, ja potrzebuję zostać, słuchaj, ale to... Nie. No w sumie możesz. Wróciłem. Gdzie ma Easy? Ja się zasrałem trochę w środku. Ej, a Wiki jest? Zostałem. Miałem to trochę dłużej przyciągnąć, ale właśnie Bartek daje pisze, że Wiki będzie zesrana strasznie. To chodźmy może do Wiki, tak. Żeby się już nie stresowała. Wielkie dzięki, Easy. A teraz już możesz lecieć. Ja zawijam. No. Wbijacie na jego Instagram. Co się działo? Rezi przyszedł? Nie Rezi, Easy. A. Czyli w sumie Rezi od tyłu. Rezi od tyłu. Czy ja mogę w końcu iść spać? Dobrze. No to moi drodzy, czapeczka w nogi. I idziemy spać. Dobranoc. Już 7.40. Zwijamy się. Musisz tym świecić. Aro, no muszę, bo musimy wstać. Bart, jeszcze chwila. Ej, co jest? Ej, co się dzieje? Ej! Czuję, wstawać, lądowe szczury! Lecimy! Na tym kanalu już za długo nie było Remka. Lecimy po ciebie!